Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z tajemnicami historii w Radiu Katowice. Dziś będzie po królewsku, ale po kolei moimi państwa gościem jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, Pani Urszulo. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam Państwa. A skoro po królewsku, to o kim mowa? Żyła zaledwie 36 lat, ale zdążyła zyskać miano Królowej ludzkich Serc. Marzenia o życiu jak z bajki w zderzeniu z rzeczywistością stały się koszmarem. Wokół jej tragicznej śmierci narosło sporo legend i hipotez, dotąd do końca niewyjaśnionych. Chodzi oczywiście o księżnę Dajanę. Choć dziś nie chcemy mówić o tajemnicach tego wypadku i o legendach, które narosły wokół jej śmierci, ale pani Urszulo krótko przypomnijmy, z jakiego rodu pochodziła księżna Dajana i jak to się stało, że wyszła za Karola. Jeden z najstarszych rodów Wielkiej Brytanii, czy kiedyś Anglii, znacznie starszy od rodu Windsorów, który ma już w swojej historii, czy w swojej gałęzi genealogicznej dziewięciu hrabiów. Właśnie brat Dajany został dziewiątym hrabią Spencer. Ale nie Ona, jest to ród królewski. Nie jest to ród królewski. Przynajmniej do czasów Dajany nie był, mimo że babka Dajany była kochanką, czy tak to się mówiło, metresą jednego Ale z wcześniejszych to się nie liczy. władz. To się nie liczy. Natomiast William jest już pretendentem do tronu i w tej chwili drugi w kolejce Diana była. Jedną z czworga dzieci, trzecią córką, z kolei hrabiego Spencera, i było to ogromne rozczarowanie, bo hrabiostwo po śmierci trzeciego dziecka, który był synem, spróbowało raz jeszcze, no niestety była to dziewczynka. Ale liczyli na to, że będzie dziedzic? Że zprawda? będzie dziedzic, odbiło się to rozczarowanie na jej wychowaniu nie była dzieckiem zbyt lotnym. Jeżeli chodzi o szkoły, to raczej była na czele tych najgorszych niż w ogonie tych najlepszych. No, ale bardzo, zawsze miała dobre serce. Bardzo szybko skończyła edukację. Jedyną nagrodę szkolną, którą zdobyła to za opiekowanie się chomikiem, no plus nagrody sportowe w pływaniu. Zaczęła być o niej głośno dopiero w 1980 roku, kiedy właśnie zaczęto ją wskazywać jako kandydatkę na żonę Karola. No i doszło w końcu do zaręczyn w lutym 81 roku, a w lipcu tego samego roku wzięli ślub. Tak powodem, czy też zaaranżowały ten związek dwie babcie babcia Karola i babcia Dajany, gdzie babcia Dajany była damą dworą babci Karola, królowej Elżbiety, królowej matki. I w ten sposób, ponieważ czas leciał, następcy tronu po Karolu nie było, bo Karol tkwił uparcie w stanie kawalerskim, wikłając się w coraz to nowe romanse. Sprawa była pilna, no i wybrano dziewice, bo takie były wtedy jeszcze oby, obyczaje czy wymagania. Królowa przyszła, musiała być nietknięta. Wybrano protestantkę czy też anglikankę, bo taka, takie musiało być wyzwanie. Wybrano kobietę która nadawała się do urodzenia dzieci, i wreszcie wybrano kobietę, na co wpływ miała ponoć kochanka Karola, Kamila, na tyle głupią, żeby związek Karola z Kamilą mógł być kontynuowany bez przeszkód a panienka da się robić w konia. No i jak już wspomniałyśmy, doszło do ślubu 29 lipca 1981 roku i my tu chcemy się zatrzymać dziś w naszej opowieści, bo więcej powiemy państwu o sukni ślubnej i o dodatkach. Księżna Diana, czyli Lady D, wyszła za mąż za Karola. Było to wydarzenie stulecia, właściwie możemy powiedzieć. W każdym razie jedno z najważniejszych wydarzeń stulecia skupiło na sobie uwagę całego świata. Rzeczywiście ogromne wydarzenie towarzyskie, medialne, no i panna młoda musiała być stosownie ubrana. Zacznijmy od sukni. Były też dodatki, o dodatkach opowiemy państwu w suplemencie, który będzie dostępny do obejrzenia i posłuchania tylko na stronie Radia Katowice www.radio.katowice.pl na kanale YouTube i w naszych mediach społecznościowych. Suknia, Pani Uszulo. Suknia, która uchodzi dzisiaj za jeden z największych kiczów i za jedną z najbrzydszych sukni ślubnych. No ale tania nie była. Tania nie była, zresztą kreatorzy mody, Dziennikarze zajmujący się modą, powiedzieli, że za dużo było w, niej, dużo było w tym wszystkim suknia za mało panny młodej. młodej. Była to suknia w kolorze kości słoniowej, była to suknia wykonana z jedwabnej tafty, przy czym nie był to, jak to się mówi, materiał z metra, tylko ten kupon został ręcznie. Utkany, Zdobiony, ozdobiony był trenem, najdłuższym trenem jak do tej pory w historii, który dokładnie miał 7,62. Metra. To dość niewygodnie się wtedy Dość niewygodnie i tutaj projektanci przesadzili, dlatego, że Diana miała jechać w tej słynnej kryształowej karocy i nie zrobiono odpowiedniej próby i co się okazało, jak pakowano ją do karety, to ten tren się nie mieścił tam. Hrabia Spencer już w ogóle, a musiał no towarzyszyć no. córce, dlatego jak Diana wyszła, to ten tren był strasznie pomięty, bo no on był upakowany, tam ledwo dopchnięto drzwi. Wypełnił On, całą karocę. Ozdobio I jeszcze trzeba było go tak ułożyć, żeby było widać Pannę Młodą od Trochę. pasa w górę, co było trudne. Do tego były to zdobienia z koronki. Koronki były antyczne, ponieważ pochodziły z zasobów królowej Marii. To była babka królowej Elżbiety i tymi koronkami oprzyto dekolt plus obrąbiono ten ogromny trend. Były jeszcze perły, panie Były uszło. jeszcze perły, ponad 10 tysięcy pereł plus jety tych było podobno około 25 tysięcy. Ale któż zliczy, prawda? Któż to zliczy i one się te naszycia, te aplikacje układały się we wzór serca, który był wyhaftowany z przodu sukni na tak zwanym staniku, czy na gorseciku, no i z, otoczony był odpowiednią, odpowiednią ilością takich bardzo fajnych, bardzo subtelnych koronek właśnie z zbioru, starych, ręcznie robionych koronek. No i do tego był jeszcze welon, też długi. Do tego był jeszcze welon, który był przygotowany pod diadem, który Diana miała nosić, co było sporą, sporym wyzwaniem. Ten welon był z jedwabnego tiulu i musiał być upięty w ten sposób, żeby nie zsunął się ten że diadem razem czy ta z velonem, tak. razem z welonem. O diademie interesu... państwu opowiemy także w suplemencie, proszę dalej. Interesująca bardzo była halka. No właśnie, bo halka za... była również y, jedwabna. Nie było widać, zaglądamy przyszłej królowej y, pod, pod y, suknię. suknię, tak księżnej. i. Tutaj sprawa była tego rodzaju, żeby już tak na 100% zapewnić szczęście i powodzenie w małżeństwie, wyhaftowano tam na tejże halce złotą podkowę. Przy czym była ona haftowana ze złotej nici albo z arcy cienkiego, złotego drucika, który był wykonany z 18-karatowego złota. Z suknią były problemy. Jak powiedziała pani redaktor, zaręczyny były w lutym. Ślub miał się odbyć w lipcu i tutaj w przeciągu raptem pięciu miesięcy, trochę więcej, prawie sześciu miesięcy, Diana tak schudła, że suknię przerabiono dwa razy. Była to różnica, jak jedni mówią dwóch rozmiarów, a inni mówią aż trzech rozmiarów, przy czym druga przeróbka była robiona tuż przed ślubem. A nie jest to proste przerobić taką suknię. Podkowa, o której Pani wspomniała, to był nie, nie był to jedyny haft, który miał przynieść parze młodej szczęście, ale o tym drugim opowiemy w suplemencie. Teraz jeszcze zostajemy przy sukni. Jak słyszymy, suknia księżnej Dajany była bardzo wystawna, bardzo kosztowna. Nie mówiłyśmy chyba jeszcze, ile nie, kosztowała. Nie mówiłyśmy o cenie. Być ta... może powinnyśmy to przemilczeć. Właśnie ta zabaweczka kosztowała 151 tysięcy funtów, czyli tak gdzieś na ówczesny kurs euro było to 81 tysięcy euro. Przy czym nie była to najdroższa suknia nie tylko w rodzinie Królewskiej, ale chociażby w Europie, bo suknia Wiktorii Beckham była Aż trzykrotnie droższa. Czyli, jeżeli ta kosztowała 151 tysięcy funtów, to tamta kosztowała prawie pół miliona. No, ale mówi... Wiktoria Beckham nie wchodziła do rodziny królewskiej. No, nie wchodziła. Musiała czymś się podrasować jeszcze. Pani uszła suknia bardzo droga, efektowna, przerabiana, z bardzo efektownymi dodatkami, o których, jak już wspomniałam, będziemy mówić w suplemencie. No, ale ślub, ślubem wesele. Suknię ślubną na taką okoliczność i w takiej rodzinie wkłada się tylko raz. Co się z nią stało? Jak to jest w tradycji rodziny królewskiej, poszła ona, powiedzmy sobie, do archiwum, nie do lamusa, dlatego że suknie ślubne przyszłych królowych, a taka była właśnie rola Dajany, czy też taka miała Takie być. Takie było założenie, rola prawda? Mhm. Dajany trafiła do zbiorów pałacu Buckingham i w momencie śmierci Dajany, co przewidywał Testament, suknia dostała się bratu Dajany, który miał ją przechowywać do czasu, aż młodszy syn Dajany, książę Harry, osiągnie wiek 30 lat. I w tym czasie ona była przechowywana w rezydencji rodzinnej Dajany, tam gdzie jest pochowana na wyspie i hrabia wystawiał, brat Dajany wystawiał ją dwa razy do roku przez dwa tygodnie. Oczywiście nie za darmo, no także tak. suknia zarabiała na swoje siebie. utrzymanie. Gdy młodszy z braci skończył 30 lat w 2014 roku, suknia razem z pierścionkiem zaręczynowym została przekazana braciom i w tej chwili Suknia dostała się hariemu młodszemu z braci i można ją oglądać, bo została wystawiona dokładnie w rocznicę ślubu w pałacu Kensington i do 2 stycznia 2022 roku jest ona dostępna publiczności. O pierścionku zaręczynowym także powiemy Państwu w suplemencie. Natomiast jeśli chcą Państwo bliżej poznać historię Dajany i także no te koncepcje dotyczące tych spekulacji wokół jej śmierci, to polecamy Państwu lekturę uzupełniającą. Tak, tutaj mamy książkę. Andrewiego Mortona, Dajana, jej historia, książka, która powstała rzekomo we współpracy z Dajaną, bo ona nagrała całe kilometry tasim, mhm. które są podstawą do snucia opowieści o bajkowym życiu, ale ta bajka okazała się szalenie tragiczna i skończyła się stosunkowo szybko. Sto skończyła się stosunkowo szybko. Mm, Dajana. Jej historia, taki jest tytuł tej książki. No i mimo, że minęło już tyle lat od śmierci Diany, to ona wciąż intryguje, fascynuje, więc jeśli państwo interesują się tą historią, polecamy lekturę i polecamy suplement, który przypomnę będzie dostępny tylko na naszych profilach społecznościowych, kanale YouTube i na stronie Radia Katowice. Teraz tyle o sukni ślubnej Lady Di księżnej Dajany. Moim gościem była Urszula Pawlik. Bardzo dziękuję Pani Urszulo. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Agnieszka Strzemińska, kłaniam się nisko. No i cóż, czekamy na Państwa znowu i mamy nadzieję, że będą Państwo razem z nami, kiedy przedstawimy kolejne tajemnice historii.